Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy na E40 polskim. No i troszeczkę spóźniony odcinek, natomiast 8 października minęły dokładnie 2 lata tej postaci, 2 lata tego serwera. No i pokażę wam, jak to tutaj wszystko wygląda już po ponad 2 latach tak naprawdę. Bo tak jak mówię, przegapiłem tą datę, totalnie mi to wyleciało z głowy. No i teraz po ponad miesiącu się obudziłem i faktycznie mamy te 2 lata. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na waszych postaciach, ile już na nich gracie, jakie macie poziomy i tak dalej, i tak dalej. Chętnie sobie poczytam. Dobrze, jeżeli chodzi o naszego zabójcę, no to w tym momencie mamy 526 level. No mówię, mamy tutaj 2 lata i ponad miesiąc. Ten miesiąc, no to jest tak naprawdę sporo, dlatego że w miesiąc na tym etapie można już naprawdę sporo statystyk wbić, jakiś tam level i tak dalej, nawet 2 levele, biorąc pod uwagę kalendarz, więc nie będzie to do końca miarodajne, nie będą to takie równe 2 lata, no ale też nie ma co się szczypać o takie szczegóły, powiedzmy. Jeżeli chodzi o tego zabójcę, no to mówię, 526 level, w tym momencie mamy top 1 na tym serwerze, jeżeli chodzi o ranking, no i jeżeli chodzi o statystyki i w sumie o level też, no to mamy top 1. Statystyki mieliśmy troszeczkę gorsze ostatnio, jak nagrywałem odcinek zabójcy od tutaj Marcina UW, natomiast w tym momencie już go przegoniliśmy. Nie ma co się dziwić, mamy no 18 leveli tak naprawdę przewagi nad nim. Marcin UW tutaj nie stopował lochów, my stopowaliśmy, więc no ten level zrobił przewagę. My teraz codziennie zarabiamy więcej golda, więcej statystyk tutaj farmimy. No i dzięki temu Marcina przegoniliśmy. On ma chyba top 2 statystyki, jeżeli chodzi o podstawy na serwerze. Mamy tutaj 34,5 powiedzmy tysiąca siły, no i 20 tysięcy HP, co nam daje łącznie 54,5 tysiąca w takim zaokrągleniu, natomiast my mamy 30,5 tysiąca zręczności i mamy 25 tysięcy HP, co nam daje 55,5 powiedzmy, tak? Czyli 1000 więcej podstaw, tak na szybko liczę. Nie wiem, czy aby wszystko dobrze wam mówię, bo mówię, to tak jest na gorąco, no ale około 1000 podstaw więcej. No i oczywiście ta przewaga teraz rośnie z racji tego większego levela. Co mogę dodać? Jeżeli chodzi o S40, no to jest to ostatni polski serwer. To były ostatnie krajówki, gdzie właśnie między innymi ten nasz polski serwerek wychodził. No i już ponad 2 lata żadnych krajówek nie było. Były serwery międzynarodowe, teraz są europejskie. No i nie zanosi się, aby kolejne krajówki wyszły. Czy ktoś tego chce, czy nie? Dużo osób pyta, kiedy kolejny polski serwer i tak dalej. Natomiast no mówię, póki co nie zanosi się, aby kolejny polski serwerek jakiś tam wyszedł, albo w ogóle jakieś krajowe. Dobrze, jeżeli chodzi o zabójcę, nie będę tutaj w ogóle klikał lochów, bo mamy naprawdę tragiczne procenty. Chyba moje najwyższe procenty na jakiś loch to jest 0,15, więc teraz obstałem, że dopiero po kolejnej edycji legendarnego lochu coś tutaj ruszymy. No ale dobra, to nie jest istotne, lecimy. Jeżeli chodzi stricte o naszą postać, no to mamy tutaj itemki poulepszane, jak widzicie, razy 18, co niektóre razy 20. Te itemy są tak poulepszane w cały świat, jakoś mi bardzo nie zależało, szczerze mówiąc, na tym, no bo i tak są ulepszone ok, tak są ulepszone ok, prędzej czy później pewnie wszystko tutaj na razy 20 sobie ulepszymy. Statystyki, no to jak widzicie, mam teraz 30600 zręczności, 25 tysięcy HP. Jaki jest mój plan na tego zabójcę? Bardzo podobny jak na zwiadowcę, dlatego że będę chciał około 5000 więcej zręczności od HP sobie utrzymywać, no i jak widzicie, tak to mam w tym momencie zrobione. Dobiłem to HP do 25 tysięcy, teraz będę leciał do 35 koła zręczności, potem do 30 koła HP, no i tak na zmianę co 5 tysięcy sobie dodawał. Boczków oczywiście już nie daję, szczęścia tak samo nie, no i tak to u mnie tutaj wygląda. Dobrze, gemiki mam po około, no 1700-1750, tu niektóre już nawet 1800, ale do tego sobie na spokojnie przejdziemy. Klaserka oczywiście 100%, mam tutaj już naprawdę dużo lochów dopchniętych. Jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia, no to brakuje mi no tych takich najbardziej late game'owych tak naprawdę, czyli jakieś ulepszenie wszystkich budynków, twierdzy, tutaj jak widzicie tak samo, no głównie z tego co widzę twierdza, tutaj mamy jakieś takie najbardziej late game'owe lochy, już po jednym mi zostało do ubicia, tutaj tak samo jakiś loszek, tutaj no góra Olimp, strefa mroku, no to wiadomo, to jest akurat ciężki loch, tutaj tak samo strefa mroku, karczma mrocznych sobowtórów, również mi zostało do ubicia, no i oczywiście grota potworów w strefie mroku, natomiast ona jest dostępna dopiero od 600 levela, więc jeszcze troszeczkę musimy poczekać, żeby oczywiście w ogóle się tam dostać i żeby
żeby cokolwiek tutaj ruszyć. No i tyle, no osiągnięć mam już większość, brakuje mi tylko 9, żeby mieć wszystkie, więc no postać naprawdę mocno late game'owa. No dobra, może nie mocno late game'owa, ale już jednak ponad te 2 lata mieliśmy naprawdę dobre stopowanie lochów, bardzo dużo leveli wbiliśmy po tym stopowaniu lochów, więc postać wyszła nam naprawdę, naprawdę dobrze. Dobra, lecimy teraz od początku, jeżeli chodzi o aurę, to mamy 55, tutaj jak widzicie, no i w sumie tyle, w karczmie nic więcej nas nie interesuje, a ręka oczywiście ukończona już bardzo, bardzo dawno temu. Jeżeli chodzi o jakieś surowce, no to mam prawie 5 milionów metalu i 400 tysięcy kryształu, odkąd skończyłem stopować lochy, odkąd przeszedłem na golda, no to już nie kupuję epików do rozmontowania. Po prostu mi szkoda golda, rozmontowywuję zwykłe itemki, staram się rozmontowywać takie, które mi dają dużo kryształu, czyli powiedzmy chociaż 200, 250, 300, ale jakoś się bardzo nie napinam. Prędzej czy później uzbieramy z jakichś tam eventów, elevatorów i tak dalej tyle tego kryształu, żeby mieć już wszystko ulepszone razy 20, no ale mówię, szkoda mi golda na kupowanie epików, jakieś tam eventy epickie kowala, więc rozmontowywuję zwykłe. No i głównie tutaj trzymam sobie itemki właśnie do wiedźmy, tak jak teraz mam dużo zwykłych, dzisiaj chcę hełmy, no to sobie ten hełmik na przykład dajemy, no i tego golda powiedzmy farmimy. Dzisiaj jeszcze nie zrobiłem awki, nie zrobiłem praktycznie nic na koncie, więc tych statystyk troszkę wpadnie. W tym momencie jak mamy jeszcze tego goblina tutaj, który nam daje sporo golda, jakby nie patrzeć, prawie 60 milionów, no to zarabiam na tym levelu dziennie w takie zwykłe dni, no tak ze 120 podstaw, ze 120 podstaw dziennie robię właśnie, no na takim levelu, mając właśnie tutaj kopalnię złota na poziomie 67, buduje się 68, no i grając po prostu pod golda, no wiadomo o co chodzi, robiąc tam jakieś codzienne czynności. Dobrze, gabinet magii nas bardzo nie interesuje, bo tutaj nie ma nic ciekawego. Pupilki, jeżeli chodzi o pupile, no to mam około 3000 karmień w każdym żywiole, więc zostaje mi jeszcze po około 1000, żeby te pupile ukończyć. No mówię, to tak po około 2 latach wam pokazuję, jak po prostu taka postać wygląda. Także już końcóweczka, można powiedzieć, że ostatnie paski na samej górze, w sensie ostatnie 5 pupili, no i będziemy mieli to już wszystko nakarmione i po prostu skończone. Będę mógł już tutaj zacząć odkładać sobie owocki na podki na poziomie 632, do którego jeszcze troszeczkę czasu nam potrzeba, żeby go wbić. No ale mówię, no pupilki też się zbliżamy do końca. Tu w ogóle światło mamy bardzo mocne, 3250 jak widzicie jedzonek, więc co ciekawe, ten żywioł, który jest nam najbardziej potrzebny, bo jesteśmy zabójcą, mamy tutaj zręczność, no to on jest najlepszy. To się rzadko zdarza, a tutaj akurat nam tak wyszło. Dobrze, jeżeli chodzi o lożki, no to mamy wszystko pozamykane, kto śledzi serię z tego zabójcy, ten wie. Natomiast strefa mroku, no to tutaj nam, tu nam zostaje po jednym przeciwniku, zobaczcie, w tych trzech lochach jak sobie poubijamy tych przeciwników, to już to pozamykamy. Oczywiście karczma mrocznych sobowtórów mamy dopiero 6, tutaj góra Olimp mamy dopiero 4, no i ta grota potworów, którą dopiero na 600 poziomie odblokujemy, no ale tutaj też już no ostatnie lochy tak naprawdę, no ciężko już na tym levelu jakiś content regularny z takich postaci wam robić, bo nie dość, że procenty na lochy są bardzo malutkie i tak ciężko to ubić, no to jeszcze, co by nie mówić, no tak samo na Magusiu, nie? Na Magusiu również bardzo te procenty są lipne. Wiecie co? Może ja tutaj jeszcze na szybko sprawdzę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten symulator lochów. Może coś na tym odcinku ubijemy. Mogłem to zrobić przed odcinkiem, nie pomyślałem, natomiast to jest chwila, moment, bo może się uda, nie? Może się uda, żeby chociaż jeden loszek na tym odcineczku ubić, żeby coś się zadziało oprócz takiego gadania. Dobra, mamy 40, dajemy sobie wszystkie. Okej, na Necromancera mamy 0,48%, potem na Surtra mamy 0,10 i potem na Wredną Wiedźmę mamy 0,0 i reszta not possible. Dobra, no to tego Necromancera chyba możemy ubić, możemy wejść tutaj, strefa mroku, cyk. No i co, Necromancer to jest który? To jest ten, Necromanta dokładnie. Necromancer to był tam na SF Toolsie. Okej, możemy troszkę poklikać. Co mogę wam powiedzieć? Zabójca, bardzo przyjemna klasa postaci. Jest oczywiście duże RNG już na tym levelu. W sensie takim, że bardzo często jak robię arenki, czyli po prostu te 10 ataków, no to niestety często przegrywam z jakimiś berkami, z jakimiś druidami też często mi się zdarza przegrywać, którzy są o wiele słabsi ode mnie. Mają o wiele słabsze statystyki, o wiele powiedzmy są gorsi. No i to jest słabe, nie? Bo jednak wiadomo, no jak klasa polega na unikach, jak nam
w ogóle te uniki nie siądą, przeciwnikowi siądą, no to niestety no jest to problematyczne, jest to najzwyczajniej w świecie problematyczne z racji tego, że no wiecie, mamy o wiele mocniejsze Q, o wiele mocniejsze gemy, lepiej ulepszone, tak samo no mówię, stricte statystyki po prostu są o wiele lepsze, no a jednak często nam się zdarza przegrywać. To jest takie demotywujące, ale jeżeli chodzi ogólnie o zabójcę, no to nieraz naprawdę potrafi w jakichś tam bitwach gildyjnych porobić kilku przeciwników, jak siądą kryty, jak siądą uniki, no i klasa ogólnie jest fajna, taka okej. Jak ktoś nie lubi RNG, musiałem tutaj odkaszlnąć, no to szczerze mówiąc nie polecałbym mu zabójcy, polecałbym jakiegoś, nie wiem, paladyna przede wszystkim, bo paladyn mi się wydaje, że jest taki najmniej podatny na właśnie jakieś RNG, może maguś, bo maguś też jest zależny głównie od krytów, od żadnych tam jeszcze dodatkowych uników, bloków i tak dalej, no to takie klasy postaci, ale jak ktoś powiedzmy lubi gdzie takie sytuacje, gdzie nieraz na przykład zabójca właśnie zrobi 15 uników z rzędu i porobi 3-4 przeciwników w bitwie gildyjnej, a czasem po prostu padnie od jednej furii berka, bo nie zrobi żadnego uniku i nic nie zdąży zrobić, no to zabójca jest jak najbardziej okej. No mówię, na początku jak ktoś zaczyna zabójcą, dwie bronie, dwa gemy, dwie dobre runy do broni, jest to problematyczne, nie? Jest to problematyczne. Na tym etapie, gdzie już naprawdę rzadko to wymieniamy, to jeszcze powiedzmy jest to okej, bo już te brońki sobie po kilka ładnych miesięcy trzymamy, gemiki możemy odzyskiwać, ale początki zabójcą, jak ktoś ma jakiś tam ograniczony budżet, jeżeli chodzi o grzyby, są ciężkie i jak ktoś nie jest cierpliwy, to może się do tej klasy postaci zrazić. Co do serwera, no serwer polski, więc serwer od startu był, można powiedzieć, nie jakiś super, nie jakiś tam bardzo mocny i tak dalej, ale w sumie mimo, że już ponad 2 lata ten serwerek ma, to nadal bitwy, jeżeli chodzi o jakieś tam walki gildyjne, bitwy między gildią top 1 a top 2 nadal są dość close, nadal czasem oni wygrywają, zaraz wam tu zresztą pokażę rankingi, czasem oni wygrywają, czasem my wygrywamy, więc nie ma tragedii, szczerze mówiąc nie ma tragedii, aktywność nadal jest w miarę okej, są tam jeszcze jakieś emocje, nie jest tak, że jedna gildia dominuje i koniec i już się nic na serwerze nie dzieje, więc pod tym względem, jeżeli chodzi o 40 na duży plus, no i z tego co wiem, ciągle tutaj jacyś nowi gracze, o dobra, siadło, ciągle jacyś nowi gracze tutaj dochodzą, no bo tak jak wspomniałem, jest to ostatni polski serwer, jak ktoś chce zacząć stricte na polskim serwerze, no to nie ma wyboru, musi sobie zacząć, dobra, to jest o wiele słabsze, możemy rozmontować, musi sobie właśnie na S40 zacząć. Dobra, siadł nam ten nekromanta, więc jakiś tam delikatny progresik na tym odcinku mamy, obejrzymy sobie, to jest wojownik, bardzo dużo HP, 2,5 miliarda, Barbar tutaj praktycznie nic nie zrobił, Maguś też nie za wiele, no i zobaczmy Kunegundę, okej, Kunegunda porobiła, no klasyczek, tak, jak my jesteśmy klasą, która się posługuje zręcznością, no to Kunegunda tutaj jest bardzo boostowana dzięki podce na zręczność, no i robi naprawdę dużo. No i my go dobiliśmy, 300 milionów expa wpadło, fajnie, kolejny loszek zamknięty, zostały nam jeszcze 4, no i mówię, ta grota potworów. Dobra, czyli loszki mamy ogarnięte, teraz twierdza. Jak to wygląda w twierdzy? W tym momencie oczywiście no skarbiec na maksie, akademia na maksie, wszystkie najważniejsze budynki na maksie, no i kopalnia klejnotów poziom 82, lecimy powolutku do stówki, natomiast teraz oczywiście dużo tutaj skipów było z mojej strony, to żeby była jasność, jak ktoś nie skipuje, to przez 2 lata nie zrobi tak wysokiego poziomu kopalni klejnotów, to sobie można policzyć, natomiast teraz głównie się skupiłem na kopalni złota, jak mogę to skipuję tą kopalnię złota, buduję kolejną, no bo ona zaczyna dawać naprawdę ogromne ilości golda na tym levelu już, więc na tym się fokusuję, a kopalnia klejnotów się buduje tam powiedzmy sama, powolutku, tutaj już no nie śpieszy mi się, dlatego że kopalnia klejnotów od poziomu około 60 do 100, nawet jakby te 40 poziomów się skipnęło na raz, nie daje ogromnego boosta w klejnotach. Wiadomo, że te klejnoty będą mocniejsze na 100 kopalni w porównaniu do 60, ale to już nie jest taki boost jak na przykład, nie wiem, na 15, a 30 albo coś takiego, więc ta kopalnia się powolutku może budować na stówkę, no i prędzej czy później tą stówkę tutaj będziemy mieli, a my się fokusujemy na kopalni złota, która jest na poziomie 67, buduje się 68, no i cała reszta w podziemiu jest oczywiście na maksie, więc tak wygląda zakładka twierdzy. Lecimy dalej, gildyjka, jesteśmy top 1, mamy tutaj 470 poziom średni, oczywiście 1000 rycerzy, no i co? I tyle, jeżeli chodzi o gildię. Tutaj nic ciekawego, pupil gildyjny, mamy 10-głową hydrę, jak widzicie, więc tak to wygląda. Dobrze, no i teraz ranking, bo chyba to nam tylko zostało. Ranking się prezentuje w taki sposób. Mamy tutaj, no my jesteśmy top 1, raczej już to top 1 utrzymujemy od dłuższego czasu, no ale mówię, mamy tutaj Zeref'a, który ma 500 do
518 level, mamy Wektora 516. Z takich ciekawszych osób, oczywiście można sobie zatrzymać ten film, przejrzeć tą topkę, z takich ciekawszych osób, które mają naprawdę wysokie levele, no to mamy Doczka, Zwiadowce 523 level, więc też ładnie. Mamy Karondora, który ma 524, także też ładnie. No i mamy tutaj Ariadrina, który ma 520. To są chyba oprócz nas takie najwyższe levele. Bardzo możliwe, że jak te osoby... Ariadrin to może nie, ale jeżeli chodzi o Karondora, Doczka, bo my jesteśmy ogólnie bardzo mocni, więc bardzo te lochy mamy dopchane, jak Karondor czy właśnie Doczek zrównają się z nami lochami, no to prawdopodobnie będą mieli level wyższy od nas. Natomiast oni z tego co pamiętam dłużej stopowali lochy, no i statystyki mają mniejsze. Tutaj na przykład Karondor ma 29 tysięcy inteligencji, 20 tysięcy HP, czyli łącznie 49 tysięcy w sumie tych podstaw, no więc kilka tysięcy mniej od nas, a nawet jak tam te, nie wiem, 2-3 levele więcej zrobi, czy na może 5, to raczej tych statystyk nie nadrobi tych podstaw. No i jest jeszcze jedna ciekawa osoba, bo ja ogólnie tak topki nie śledzę, mnie to jakoś bardzo nie interesuje i tak dalej. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawa osoba, która jest u nas w gildii, jak dobrze pamiętam. Poczekajcie, to jest Rondon, to jest ogólnie widz, pozdrawiam serdecznie. Dokładnie, Rondon gra tutaj wojownikiem, ma 491 level, no i Rondon ciągle stopuje lochy. Rondon tych lochów jeszcze nie kliknął, bardzo długo je trzyma, no i on chyba chce kliknąć jakoś na poziomie 500 albo coś takiego. Także on tutaj na pewno level wyższy od nas wbije, to bez dwóch zdań. Wbije właśnie ten level wyższy, no ale mówię, no tych podstaw będzie mu ciężko odrobić. Zobaczymy jak to będzie wyglądać za kolejny rok, jak będę robił 3 lata z zabójcy, jak to tutaj wszystko wyjdzie i tak dalej. Natomiast no tak to w tym momencie się prezentuje, tak wygląda topka tego serwera. Nie wiem kto tu jeszcze stopuje lochy, kto tu jeszcze je trzyma, jakieś tam większe ilości, jak to wygląda. Tu można dużo na przykład po klaserze sobie zobaczyć, no bo taki Rondon, który ciągle te lochy stopuje, ma tego klasera niecałe 97%, więc to widać, że on tych lochów ma jeszcze bardzo dużo do kliknięcia. No a na przykład ktoś ma tutaj, nie wiem, powiedzmy, o tutaj widziałem, z tego co wiem, ten ziomeczek chce, no to już pomijam fakt, że to konto to już jest tam piąty właściciel, ale na przykład ten ziomeczek chce po skończeniu stopowania lochów przegonić mnie levelowo, natomiast no on tutaj ma klasera 98,5%, więc to już na pierwszy rzut oka widać po klaserze, że tych lochów jakoś bardzo dużo do kliknięcia mu nie zostało. Także no dużo rzeczy widać, jak się przeleci po tej topce, dużo rzeczy widać, ale mówię, z takich ciekawszych osób, taki top level myślę na tym serwerze w przyszłości za tam parę miesięcy, to będzie właśnie Rondon z najwyższym levelem, tak jak wspomniałem, bo on tutaj... No on tutaj po prostu te lochy bardzo długo stopuje, zresztą Rondon to jest, pewnie kojarzycie, Lechu.pl, on bardzo mądrze gra, bardzo z głową to wszystko robi i tak dalej, także zdecydowanie jeden z lepszych graczy jakiego znam w tej gierce, jeden z takich inteligentniejszych i po prostu tyle, nie? To na pewno odda i to będzie widać jak on tutaj tym levelem wszystkich wyprzedzi, a jeżeli chodzi o statystyki, no to zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, czy coś wam jeszcze chciałem pokazać, ranking gildyjny, no to tak jak mówiłem, tutaj my niby jesteśmy top 1, ale czasem jak tam zaatakują nas to przegramy, czasem wygramy, zresztą widać po czci, że ta przewaga nie jest jakaś ogromna, jest to wszystko close, także jeszcze tutaj walka gildyjna między top 1 a top 2 gildią trwa, więc nie jest to nuda, nie ma tutaj nudy, może tak, są te gildie dwie w miarę aktywne, to też widać po topce w sumie, więc po tych ponad 2 latach jeszcze coś tutaj się dzieje, nie ma dominacji jednej gildii. Ranking twierdzy nieistotny, ranking pupili też nie bardzo istotny, no i w zasadzie pod ziemi ranking również nie jakoś bardzo istotny. I tyle. I tak naprawdę tyle chyba, jeżeli chodzi o takie jakieś... No powiedzmy o te wszystkie zakładki, jak to tu wygląda po tych 2 latach. Jeżeli chodzi o pachołki, no to oczywiście itemki poulepszane razy 2 tylko i wyłącznie, bo póki co zbieram surowce, żeby sobie ulepszyć razy 20, a potem będę myślał o pachołkach. No i w zasadzie wszystko, nie? Chyba wszystko, chyba nie ma co tutaj, nie ma nic więcej do dodania. Wszystko wam pokazałem, jak ta postać wygląda właśnie po 2 latach. Nie pamiętam dokładnie, jakie miałem podstawy po tych równych 2 latach, tak samo jaki miałem level, no ale czy ten miesiąc dużo zmienił? Tak jak powiedziałem, levelowo pewnie nie, levelowo pewnie tam miałem jakiś 523 albo coś koło tego. Jeżeli chodzi o podstawy, no to troszkę tych podstaw na pewno wpadło.
No bo to jest tak naprawdę, no powiedzmy te 100 podstaw dziennie, chociaż robię więcej, 10 dni, no to mamy 1000 podstaw, czyli jakieś 3000 około, może nawet więcej podstaw mniej miałem właśnie ten miesiąc temu, więc tutaj sobie można policzyć, jak to wszystko wyglądało. Dobrze, tyle z mojej strony, ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Tak jak mówię, piszcie w komentarzu, ile wygracie na swoich postaciach, jaki macie level, ile macie podstaw, jaki ranking i jak ogólnie wasza postać przez tam powiedzmy rok, 2 lata, 3 lata się rozwinęła. Ja to wszystko dokumentuję na swoim kanale, żeby sobie potem do tego wrócić i sprawdzić. Kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem zostawcie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję ślicznie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!